Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, partia demokratów naprawdę to jest partia socjalistów. No i tak jak zawsze w partii socjalistów dochodzi do tego, że socjaliści chcą być tylko jednymi rządzącymi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Zdrowia dla normalnych. No dlaczego? Dlaczego tak jest? Kiedy demokraci, kiedy socjaliści na jakimkolwiek poziomie politycznym, w jakimkolwiek, czy w kongresie, czy w senacie. Kiedy oni mówią do narodu, no to w zasadzie oni nie mówią do narodu. Oni mówią tylko do swoich ludzi, a w zasadzie no to mówią tylko do siebie. Oni są tak strasznie daleko na lewo, że teraz już w ogóle nie zwracają uwagi na dialog. Dialog, no demokracja, no to jest dialog. Kiedy jest dobra demokracja? No dobra demokracja, no to tak jest też wtedy, kiedy obydwie strony są jednakowo niezadowolone. To nie chodzi o to, żeby była jedna strona zadowolona, no bo nigdy nie będą zadowoleni. Na tyle tylko, że jeżeli zadowolenie jest różne, jeżeli ktoś ma absolutne zadowolenie, to drugi będzie miał mało zadowolenia. Także równość jest wtedy, kiedy obydwie są jednakowo niezadowolone. No ale teraz w zasadzie wszyscy, cała budżetówka, wszyscy ci, którzy żyją z pieniędzy podatnika, czyli z tej pozostałej niezadowolonej strony, ta połowa, która żyje z podatków drugiej strony, chce nakazywać tej drugiej stronie, że mają żyć i się zachowywać jak ta partia przodująca. No, socjaliści w Niemczech, narodowi socjaliści w Ameryce nie nazywają ich narodowymi socjalistami. Słowo socjalizm w ogóle się nie pojawia. Jest coś takiego jak nacji przez Z, no ale to mało kto rozumie, że to są narodowi socjaliści. W Polsce też PZPR to też była jedyna partia, komunistyczna partia Chin, rosyjska, czy tam radziecka partia, no to są zawsze jednopartyjne systemy. No i teraz w Ameryce jest taka sytuacja, że środki masowego przekazu, historycy, wszyscy tam eksperci, oni wszyscy są na lewo, no i mają takie no, przekonanie, że mówią do wszystkich, a mówią tylko do siebie. Oni nie mają pojęcia, co to się dzieje z tymi ludźmi, którzy są z drugiej strony, z tej konserwatywnej strony. Także Biden miał dwie przemowy w zeszłym tygodniu. W zasadzie tam w Georgii, no to sam siebie zniszczył. To wszyscy ci jeszcze normalni demokraci zaczynają rozumieć, na kogo głosowali w desperacji. No i teraz przypuszczalnie nie będą głosować, nie pójdą albo zmienią kompletnie. Dużo demokratów po prostu przejdzie do partii republikańskiej, no bo partia Kennedy'ego to nie jest dzisiejsza partia Bidena, no i partia Reagana, powiedzmy, no to też nie jest, to nie była dzisiejsza partia, czy tam wczorajsza partia Trumpa. W ciągu 24 godzin Biden miał dwie przemowy, no ale we wtorek miał przemówienie w Atlancie na temat praw do głosowania. No to było kompletne fiasko, to była kompletna tragedia, to była katastrofa. Później przewodniczący mniejszości w Senacie, Mitch McConnell, odpowiedział w środę. No ale to jest straszne. To jest straszne, w jaki sposób napisali mu tą przemowę, bo ta przemowa, no to jest zawsze pisana przez tych wszystkich demagogów, tych ludzi, którzy ciągną tymi sznureczkami. No ale Biden sam w sobie się podniecił, Biden sam w sobie po prostu się pienił, wściekał. Także jemu się wydaje, że jest tylko jedynie partia demokratów, albo jemu się wydaje, że wszyscy będą musieli wstąpić do socjalistycznej
Partii Demokratów, no i że wszyscy, którzy są przeciwko socjalizmowi, no to są wrogami. Po prostu nawyzywał 80 milionów Amerykanów wrogami ludu. No i to są takie brzmienia jak za Stalina, tak? To są normalnie w Ameryce, czy normalnie każdy przywódca, każdy prezydent, no to musi mieć jakiś taki obrany kurs, jakoś spokojnie to prowadzić. Nie może doprowadzać do jakichś zagrożeń. No ale to jest to, co Biden robił. On kiedy dochodził do władzy, no to powiedział, że wszystko uspokoi. No a teraz retoryka, no i to manipulowanie słowami było po prostu nieprawdopodobne. On zaczął wyrzucać, że czy Amerykanie będą stali po stronie Martina Luthera Kinga, czy po stronie George'a Wallace'a. George Wallace, no to był gubernatorem z Alabamy. Także teraz później pytał się, czy Amerykanie będą stali po stronie Abrahama Lincolna, czy Jeffersona Davisa, czyli mówi, że wszyscy ci, którzy nie głosują na niego, no to są właścicielami niewolników i chcą biegać z kijami na niewolników, albo na tych, co chcą głosować kopertami. No problem z tym głosowaniem kopertowym, problem z tym głosowaniem komputerowym, no to jest tak, że to nie jest głosowanie. To jest po prostu głosowanie, no to jest wtedy w Ameryce w każdym bądź razie. No to jest jeden dzień, przychodzi się, wszyscy głosują, lokalnie ludzie są odpowiedzialni za te papiery, za te książki, za to wszystko. Jest to zbierane, przechodzi dalej. No ale to jest wszystko lokalne. To nie jest internet, to nie jest elektronika, to nie jest łatwo oszukać. Jeżeli są karty, jeżeli ludzie przychodzą, jeżeli są sprawdzani, jeżeli robią to ludzie lokalni, no to jest to prawdziwa demokracja. To jest taka fizyczna demokracja. Ludzie mogą przyjść do punktu głosowania od 8 rano do 8 wieczorem. No, były wyjątki, jak ktoś jechał na wakacje, czy z pracy, czy był studentem, tam 5-10% było wyjątków, no i to było akceptowane, a teraz komuniści po prostu chcą zamienić wszystko. No i teraz już nie trzeba przyjść, ktoś może odesłać tą kartę do głosowania za sąsiada. Ktoś może wyrzucić komuś kartę, szczególnie jeżeli jest opozycji partyjnej. Także Biden miesza. Naobliżał wszystkim Amerykanom. Mitch McConnell powiedział, że Biden, nazywając Amerykę krajem totalitarnym, no to jest po prostu klaps w policzek. To jest uderzenie całej Ameryki w policzek, porównywanie do krajów totalitarnych. No to jest po prostu, to nie wypada. McConnell powiedział, że Biden, mówiący o tym, że konserwatyści chcą zbudować autokratyzm, w tym wypadku, jeżeli nie pójdzie po myśli Bidena, no to on sobie, Biden chyba kompletnie nie zdaje sprawy, co on mówi. On oskarża przeciwników o autokratyzm, a mówi, że jak nie będzie po mojemu, to jest niedobrze. Czyli wychodzi ten Biden i mówi: Kali ukraść krowę, Kalemu ukraść krowę to niedobrze. Cała ta propaganda przeciwko własnemu krajowi, no jest makabryczna. Jest makabryczna. Sprawa tego filibuster. No filibuster, co to znaczy? To znaczy, że Senat ma 100 senatorów i senatorek, no bez 50 stanów. Na każdy stan są dwie osoby, dwóch przedstawicieli. No i w zasadzie dwóch normalnych
jedna normalna demokratka, jeden normalny demokrata jest 52 głosy. No i oni są przeciwko głosowaniu temu, żeby unieważnić głosowanie 60-40. Bo ten filibuster, no to znaczy, że 60 musi być za, a jeżeli jest 40 przeciwko, to coś tam przechodzi. No i co to daje? No to daje, że 1/5 z partii przeciwnej jest po stronie partii rządzącej. No i to zapobiega temu, żeby prawa nie były zmieniane co 2 czy 4 lata. No bo jeżeli doprowadzi się do czegoś takiego, że zmiana w Senacie można przegłosować 1 czy 2 głosami bez udziału partii przeciwnej, no to w zasadzie w tym momencie, kiedy się te wahadło władzy przechodzi na drugą stronę, no to wszystko jest znowu odwoływane. No i to jest bardzo niszczące. Widać się na przykładzie Włoch czy innych krajów, gdzie to wszystko jest zmieniane nieustannie. No, odwoływanie się Bidena do tej wojny secesyjnej, tej wojny bratobójczej, tej wojny cywilnej i ustawianie tego, czegoś takiego na poziomie głosowania kopertowego, no to jest naprawdę wstyd. To jest wstyd dla Bidena, wstyd dla wszystkich komunistów. W wojnie tej bratobójczej zginęło 500 tysięcy białych Amerykanów. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No i ciekawe jest to, że demokraci, no to byli na południu, demokraci to byli właściciele niewolników, a republikanie byli w zasadzie ci konserwatywni na północy, tam gdzie był przemysł, tam gdzie było zimno, tam gdzie był śnieg, tam gdzie był przemysł, cała ta Nowa Anglia, czyli te wschodnie wybrzeże, oryginalne 13 kolonii, no to tam pogoda nie jest najlepsza, no tam trzeba mieć fabryki i tam trzeba mieć węgiel, a na południu no to po prostu trzeba było mieć tylko deszcz, no bo pogoda była dobra, śniegu nie ma, dlatego wszyscy ci z Afryki w czasie wojen afrykańskich, no to jedne plemiona łapały drugie plemiona, no z reguły to ci wysocy łapali tych niskich rolników, no i nie chcieli ich zabijać, no bo oni wiedzieli, że jak ich nazabijają, no to co im da, trzeba będzie ich pochować, a tak no to ich sprzedadzą jako niewolników. Niewolnictwo jest w Afryce do tej pory, ale niewolnictwo było od 2-3 tysięcy, zawsze ktoś kogoś łapał. W Europie też byli niewolnicy, te Słowianie, no slaves, no to pochodzi od w zasadzie od słowa Słowianie, także łapali tych wszystkich Słowian Rzymianie i ściągali ich tam na południe. No ale ci w Afryce, wracając do niewolników, no to jedne plemiona wojenne łapały drugich, no i żeby mieć pieniądze na te wszystkie muszkiety, nie muszkiety, na broń, na te żelazo, którego w Afryce nie produkowano, na te toporki, dzidy i te inne rzeczy, no to sprzedawali je handlarzom arabsko-żydowskim i to wszystko szło na północ Afryki, no i było wysyłane, no bardzo dużo było wysyłane na Hispaniole, Hiszpanie to mieli bardzo dużo, no w Anglicy, Anglia nie za bardzo chciała tych w samej Anglii, ale Jamajka tego rodzaju, te wszystkie karaibskie, no to mieli. Brazylia przecież portugalska, no Ameryka ta południowa, no to długo miało niewolników, dużo więcej niż Stany Zjednoczone, no ale Stany Zjednoczone akurat są jedynym krajem, które są bite za to, to są nieustannie bite. No i Biden porównując
tą wojnę bratobójczą do tego, że wszyscy normalni się nie zgadzają na głosowanie kopertowe, no to jest duża, duża przesada. 12 miesięcy prezydent powiedział, że polityka, no to nie musi być taka, że po prostu idzie walec, idzie jakaś fala ognia. No a co on zrobił? On w zeszłym tygodniu, no to po prostu wziął, dolał gigantyczną, jakiś gigantyczny kanister benzyny i nalał na to wszystko. Rok temu, no to mówił, że trzeba odnowić tego ducha Ameryki. No a teraz on wychodzi i mówi, albo głosujesz z nami, albo jesteś zdrajcą. No to się nie podoba, to się nikomu normalnemu nie podoba. To się, mam nadzieję, że to też się nie podoba demokratom, no bo jednak człowiek normalny, no to jest przyzwyczajony, że mówi, mogę się nie zgadzać z swoją opinią, no ale dam się posiekać za to, żebyś mógł wypowiedzieć swoją opinię. No, dzisiaj już wszyscy ci lewacy, szczególnie akademicy, wszystkie te uczelnie doprowadziły do tego, że nie ma dialogu, nie ma rozmowy, jakakolwiek przeciwna opinia, no to jest zakrzykiwana, jest w zasadzie torpedowana, no i nie ma już jakiejś cywilizowanej rozmowy, nikt nie prowadzi dialogu, nikt nie jest w stanie zrozumieć przeciwnej strony, no ale to właśnie najbardziej dotyczy lewaków. Lewacy, komuniści, oni nie chcą słyszeć drugiego. Konserwatysta zawsze wysłucha tych słów, zrozumie te słowa, no i powie, że nie zgadza się z tymi słowami. Lewacy myślą, że prawica nie rozumie tego, co oni mówią. No. I to jest właśnie najgorsze. Najgorsze jest to, że lewica myśli, że prawica nie rozumie ich słów. Prawica doskonale rozumie ich słowa, ich znaczenia, ich terminologię, ich określenia, ich plany, no ale prawica, konserwatyści zdają sobie sprawę z konsekwencji tych, którą lewica chce wprowadzić. Tak, także no Biden nie poprawia. Biden nie poprawia sytuacji. Nikt nie dał takiego otwartego czeku Bidenowi. Dużo demokratów, no to w zasadzie głosowało przeciwko Trumpowi. 80 parę milionów głosowało przeciwko Trumpowi, 80 parę milionów głosowało za Trumpem, czyli no wszyscy konserwatyści, no to mniej więcej jest Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, tego rodzaju rzeczy. No a dla lewaków, no co? Dla lewaków, no to jest wielkie państwo, podatkować bogatych, rozdawać biednym, zabrać broń tym, którzy mają chęć samoobrony, skrobanki do drugiego, trzeciego kwartału i tak dalej, i tak dalej. No i to jest ta dramatyczna przepaść. Ta dramatyczna przepaść. Konserwatyści zawsze starali się znaleźć jakiś most pomiędzy, starali się jakoś znaleźć punkt porozumienia. No a teraz Biden Mitch McConnell powiedział, że zna Bidena przez kilkadziesiąt lat, no bo Biden jest jednak w polityce kilkadziesiąt lat. No i on powiedział, że w zasadzie nie poznaje Bidena po tym, co on zaczął mówić. Powiedział, Mitch McConnell powiedział, że on przyszedł, żeby zjednoczyć Amerykę. On powiedział, żeby nie krzyczeć na siebie za dużo, żeby się troszeczkę uspokoić i ostudzić. No a wczoraj w zeszłym tygodniu Biden nazwał 80 parę milionów Amerykanów, praktycznie rzecz biorąc, wrogiem ludu. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na konserwatystów. No widzicie, widzicie, co socjaliści do czego doprowadzają. Prędzej czy później, na razie to są tylko słowa, no, ale były słowa w Rosji, były słowa w Niemczech. Zawsze dochodzi później do fizycznej eliminacji. Przekaz dla socjalistów. No widzicie, co się dzieje z Bidenem i co się dzieje z waszą partią. Mam nadzieję, że się nie utożsamiacie z tym, że nie wykrzykujecie, że połowa Ameryki przeciwna wam jest wrogiem ludu. Zdrowia dla normalnych.